Widzew Łódź ostatecznie wygrywa 1-0 w hicie 24 kolejki PKO BP Ekstraklasy z Legią Warszawa. Witam na kanale Dla Piłki i zapraszam na podsumowanie spotkania. Zdecydowanie nie były to piłkarskie fajerwerki, nie była to też najlepsza reklama Ekstraklasy dla wszystkich postronnych widzów. Był to po prostu mecz średni. Otoczka oczywiście tego spotkania i to, co się działo na trybunach, było klasą światową. Ale ostatecznie ten mecz wygrywa Widzew i takie zwycięstwo dla kibiców Widzewa musi smakować po prostu najlepiej. Przepiękna bramka w ostatnich minutach tego meczu. Frana Alvareza zapewniła drużynie Daniela Myśliwca 3 punkty i myślę, że świetne emocje dla kibiców Widzewa. Ja oczywiście byłem postronnym obserwatorem tego spotkania, ale myślę, że kibic Widzewa mógł już naprawdę polubić Daniela Myśliwca. Wygrane starcie derbowe z ŁKS-em, także tutaj wielki hit z Legią wygrany. Oczywiście styl nie był najlepszy, to trzeba jasno powiedzieć, ale ostatecznie liczą się 3 punkty i końcowy rezultat, bo Legia oczywiście miała kapitalną sytuację po podaniu Urbańskiego. Zobaczmy w ogóle, jak to wszystko się przewróciło, jak to wszystko zmieniło się o 180 stopni. Tutaj Legia miała świetną okazję Kapustki, potem mieliśmy błyskawiczną odpowiedź Widzewa na ten strzał. A jeżeli chodzi o Legię Warszawa, to wyniki są po prostu bardzo słabe. Porażka z Widzewem, remis z Pogonią Szczecin, remis z Koroną, przegrana z Molde, remis z Puszczą Niepołomice, przegrana z Molde, czyli już Legia nie wygrała od 6 spotkań. Ostatnia wygrana jest z Ruchem Chorzów. Bardzo słabo to wygląda, jeżeli chodzi o drużynę Kostruniajcia. Już nawet nie ma takiej łatwości w kreowaniu sytuacji. To zdecydowanie nie powinno tak wyglądać, jeżeli chodzi o Legię Warszawa. Trzeba też przyznać, że transfery, które pozyskała Legia Warszawa, nie są po prostu ekskluzywne. I Morishita oczywiście mógł tutaj zdobyć bramkę i zdobył ją, ale została ona anulowana. To kolejne transfery, trzeba przyznać, że po prostu nie rokują i jeszcze do tego strata Bartka Slisza spowodowały, że Legia tak wygląda, jak wygląda. Więc myślę, że jeżeli Legia chce jeszcze być w pucharach, to musi się jak najprędzej obudzić. Zobaczmy jeszcze tabelę PKO BP Ekstraklasy. Widzew jest na 10 miejscu z liczbą punktów na poziomie 31, a Legia jest 6 i ma 7 punktów więcej. Dziękuję za oglądanie tego materiału i zapraszam do oczywiście subskrybowania tego kanału i podzielenia się opinią na temat tego spotkania. Dziękuję już za oglądanie. Cześć.